macie za sobą 1,5 miesiąca przygotowań do nowego sezonu, już zostało niewiele ponad tydzień do rozpoczęcia nowego. Jak się czujecie, czy jesteście gotowi do gry w Ekstraklasie? Oczywiście, że jesteśmy gotowi. Gotowi byliśmy już rok temu. No niestety z różnych przyczyn w tej Ekstraklasie nie występowaliśmy, więc teraz nie może być inaczej. Przepracowaliśmy ten okres bardzo dobrze i myślę, że jesteśmy w 100% przygotowani do tego pierwszego meczu w Ekstraklasie. Byliście na dwóch obozach przygotowawczych, we Wronkach i w niemieckim Brunnwenden. I czy ten okres przygotowawczy różnił się za kadencji trenera Kretka od tego, co mieliście za kadencji trenera Janasa? No, oczywiście, że trochę musiał się różnić, bo to są zupełnie inni trenerzy, inne osobowości, ale jakiejś rewolucji nie było. Sztab szkoleniowy generalnie się nie zmienił oprócz pierwszego trenera, więc dużo rzeczy było bardzo podobnych, wręcz identycznych. No i myślę, że to było dobre dla drużyny, gdzie nie zawsze rewolucja jest potrzebna. Do tej pory graliśmy całkiem nieźle, radziliśmy sobie bardzo dobrze w pierwszej lidze. I myślę, że tutaj właśnie takie, jakbym to nazwał, miękkie przejście, taka miękka zmiana była akurat pozytywna. Wygląda na to, że jest całkiem nieźle. Na 7 rozegranych sparingów, 4 wygraliście, w 3 zremisowaliście. Ale czy jest aż tak dobrze? Wszystko weryfikuje liga i po sparingach nigdy nie można sądzić. Oczywiście dobrze jest wygrywać, ale wszystko będzie wiadomo po paru kolejkach. Pierwszy mecz rozgrywacie z mistrzem Polski, Lechem Poznań. Czy nastawicie się ofensywnie, tak jak to ma w zwyczaju grać Widzew? No oczywiście będziemy chcieli ten mecz wygrać. Nie będziemy tutaj bronili dostępu do własnej bramki. Będziemy grali otwarty futbol i na pewno będziemy chcieli tutaj zdobyć 3 punkty. W zeszłym roku, jeśli można było na coś narzekać, to wyłącznie na skuteczność w niektórych meczach zawodników Widzewa. Teraz rozpoczynacie sezon bez Marcina Robaka. Czy macie plan, żeby go zastąpić i jak to chcecie uczynić? No nie ma ludzi niezastąpionych, to jedno jest pewne, ale no nie ma co ukrywać, że Marcin był ważną postacią naszych linii ofensywnej i całej naszej drużyny, więc nie będzie to łatwe zadanie go zastąpić, ale pracowaliśmy nad tym i myślę, że tutaj Darwida Serna weźmie ten ciężar gry w ofensywie. Oprócz tego no, wszyscy będziemy musieli pracować na to, żeby tego gola zdobywać. Wydaje się, że naturalnym zmiennikiem Marcina jest Preżus Nokulma, wasz nowy nabytek. Czy miałeś przyjemność z nim grać, miałeś przyjemność z nim trenować? Jak oceniasz tego piłkarza? Świetny zawodnik, szybki, dobry technicznie. Naprawdę, jeżeli będzie zdrowy, na pewno będzie dużo wzmocnienia dla Widzewa. A Bruno Pinheiro, zawodnik, który może grać w linii defensywnej? No jest to też wzmocnienie dla nas. Może grać na defensywnym pomocniku, na stoperze, zawodnik, który na pewno będzie przydatny w Widzewie. Dobrze, a wobec tego, co będziecie ćwiczyć w ciągu najbliższego tygodnia przed meczem z Lechem? Trudno mi powiedzieć, trzeba trenera zapytać. Rośnie sprzedaż karnetów na mecze Widzewa z roku na rok. Już pobito rekord z ubiegłego sezonu, więc możecie liczyć na większe wsparcie kibiców. I jak Ci się podoba gra Widzewie już po tym, jak zdążyłeś się zapoznać dokładnie i jak oceniasz wsparcie grona kibiców? Bardzo dobrze, kibice są naprawdę świetni, dopingują nas w tych dobrych i w tych gorszych chwilach, także no, myślę, że w tym sezonie będzie tak samo. Jeszcze powiedz mi, jakie prognozy masz na ten sezon, czego się spodziewasz, bo wiele osób mówi o miejscu w ósemce, może jednak liczycie na coś więcej? Oczywiście im wyżej, tym lepiej, ale myślę, że tak realnie to jest pierwsza ósemka.